Oczywiście, że w Korei Południowej mieliśmy różnego rodzaju sytuacje. Czasami zdarza się, że otrzymujemy dziwne telefony. Było tak, że znajdowaliśmy, nie wiem, jakieś trucizny przysłane i listy z podgróżkami w naszej organizacji. Ja bezpośrednio nie. Ostatnio coś tam generalnie było, że w Korei Północnej była jakaś taka krytyka mnie poprzez to ich ten główny, że tak powiem, agencję prasową, reżimową. Ale generalnie ja nie odczułam jakiegoś takiego bezpośredniego zagrożenia. Znaczy, ja sobie zdaję sprawę z tego, że takie zagrożenie może być zawsze i że takie próby na przykład ataku na życie z osób, które działały, bywały. To głównie były osób, które na przykład pracowały w Chinach, które pomagały uchodźcom, więc takie przypadki się zdarzały i osobom, które są z Korei Północnej, które powiedzmy mają jakiegoś rodzaju informacje, które są niewygodne, a są bardzo aktywne też politycznie i zaangażowane w taką działalność międzynarodową. I na te osoby często mają swoją własną opiekę i tak dalej, nie poruszają się bez opieki, ponieważ były próby ataków właśnie na te osoby. Natomiast ja uważam, że jako osoba też taka spoza, nie urodziłam się w Korei Północnej, że to zagrożenie jest mniejsze. Poza tym no jestem, że tak powiem, osobą znaną międzynarodowo, i więc jeżeli reżim Korei Północnej chciałby mnie usunąć, no to by było bardzo oczywiste, kto to zrobił, tak? Więc to trochę chyba nie ma dla nich sensu. Oczywiście, że wiadomo, że każda osoba, która podejmuje działalność w organizacji, czy humanitarnej, czy właśnie zajmującej się prawami człowieka w jakiejś strefie, czy w jakimś kraju, który jest no, związany z jakimś zagrożeniem, czy to jest Syria, prawda, czy to jest Korea Północna, czy to jest Irak, to wiadomo, że musi sobie zdawać sprawę, że coś może się wydarzyć. To jest wliczone, że tak powiem, w koszt tej pracy, ale to nie jest coś, o czym ja myślę na co dzień. Mam silnego kota w domu, który wierzy, że mnie zawsze obroni. Już tak żartuję, ale nie myślę o tym na co dzień. Gdybym nie wierzyła w to, to prawdopodobnie nie wykonywałabym tej pracy, bo wiadomo, że no, nadzieja jest taką silną też takim czynnikiem sprawczym i motywującym człowieka do działania. Wydaje mi się, że tak, i że w swoim życiu będę jeszcze świadkiem tego zjednoczenia i w to głęboko wierzę. I nawet mam taki swój własny żart, bo bardzo dużo osób zadaje mi to pytanie. I jak zadają mi to pytanie, czy nastąpi zjednoczenie, albo jeżeli ja pytam daną osobę, to mogę stwierdzić, czy rozmawiam z pesymistą, czy z optymistą. I dana osoba, jak pyta mnie na przykład, na co ty czekasz w tej Korei, czy co jest takim twoim motywem, do kiedy zostaniesz na przykład? I ja mówię im często, że do zjednoczenia. Taką mam odpowiedź, że czekam do zjednoczenia. I dana osoba często mówi tak: Boże, niech Cię Bóg błogosławi, dziecko, Ty tu umrzesz i jeszcze nie zobaczysz tego zjednoczenia. To wiem, że rozmawiam z pesymistą. A są osoby, które mówią: Świetnie, ja jestem pewien, że ten reżim niedługo upadnie. I wiem, że rozmawiam z optymistą. To są takie, naprawdę są. Ludzie są podzieleni na takie dwa obozy i identycznie, bardzo identycznie reagują. Także generalnie ja wierzę, że dojdzie do tego połączenia i myślę, że w to wierzy też bardzo dużo tych osób z Korei Północnej, już teraz ponad 30 tysięcy, które są w Korei Południowej.